jesteś nerwowo się do. Trochę no. Nieustającej energii życzy Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych do pracy ciągłej i rezerwowej. www.fogo.pl. Witam pan, tak? Dobrze, jestem nerwowo się do. Trochę no. Now it's more the most important part of the season. We work maybe 10 months for this and I feel very good. My wiem, że jest bardzo ważny mecz. Ale my jesteśmy koncentracją i wiesz, będziemy robić naszą pracę i zobaczymy. Chcemy wygrać ten mecz i zakończyć te zawody w Lubawie i takie jest nastawienie. Czyli widzimy się, rozumiem, w Lubawie i tam koniec i potem wakacje. Dokładnie, szybkie wakacje i wygrywamy to. Pa! Na początek mam dla was małą zagadkę. Czy wiecie, co to jest? Toczy się do 3 zwycięstw i niesie ze sobą ogrom emocji. Oczywiście to finał Fogo Futsal Ekstraklasy, a w nim rekord Bielsko-Biała kontra Konstrakt Lubawa. Kto zrobi pierwszy krok w stronę mistrzostwa? O tym przekonamy się już niedługo, a wy koniecznie musicie śledzić nasze rozgrywki. Pamiętam, bo był mój pierwszy rok tutaj na Polska i ten pierwsza baraz. No, w ten moment było bardzo trudno awansuję do Ekstraklasa, bo ja pamiętam nasza grupa pierwsza była Kancelaria. Był Leszak, Pater i tak dalej, no. I pamiętam, bo był pierwszy raz pełna hala, był 1200 ludzi na pierwsza liga w ten moment. A jak się zakończyła rywalizacja? Z tego co pamiętam, w pierwszym meczu Konstrakt wygrał jedną bramką, w drugim dwoma bramkami i z tego co pamiętam też te mecze były transmitowane w TVP Sport i było bardzo duża oglądalność, tylko to było chyba w mecze w regionalnej telewizji tej wojewódzkiej. I pamiętam, że tak jak trener mówi, na obu halach pełno kibiców, ale ostatecznie ani my, ani Akana nie awansowały, bo my przegraliśmy w kolejnym barażu. Dobre panowie! Co wam się może podoba najbardziej w tej dyscyplinie? Szybkie rozegranie! Mamy dzisiaj końcówkę maja i dalej nie wiemy, kto będzie mistrzem i dalej są emocje, więc to chyba jest takie kluczowe. A jak to było 10 lat temu zdobywać to mistrzostwo Polski? No na pewno miłe, to zawsze jest fajne zdobycie. W tych play-offach to zwłaszcza ma taki podwójny smak, bo wcześniejsze mistrzostwo, powiedzmy znowu zdobyte na 4 kolejki przed końcem, też smakowało oczywiście, ale jednak ta dramaturgia tych meczy, że to jest ostatni mecz o wszystko, albo my, albo oni, dodaje jeszcze tych dodatkowych emocji, takich, których no nie da się z niczym porównać. To jest ostatni trener, wtedy jeszcze grający trener Wisły Kraków, która Wisła wtedy wygrała fazę play-off, sezon 12-13, 3-0 z Red Devils Chojnice. No i patrząc na zawodników obecnie tutaj grających, no to w Wiśle był jeszcze Bartłomiej Nawrat, obecnie w rekordzie, Mikołaj Zastawnik, wtedy bodajże 16-letni, chyba jego pierwszy sezon. No i to była właśnie drużyna, która jako ostatnia zdobyła złoty medal po fazie play-off, chociaż na koniec fazy zasadniczej zajęła dopiero 4. miejsce. Wyszły dzisiaj powołania i siły się rozkładają po połowie, więc sympatia też się rozkłada po połowie. Chciałbym fajny, szybki futsal, chciałbym, żeby sędziowie się dopasowali do tego, też pozwolili na trochę więcej. Chciałbym dużo emocji. No co za tym idzie, może i nawet bym chciał, żeby to było w 5 meczach dopiero rozstrzygnięte. We'll be right back.
radę, spokojnie. Wiara. Po prostu znać, ja znam ten zespół i możliwości tego zespołu i oni wierzą w swoje umiejętności. Tylko trzeba to wierzyć. Mamy nadzieję, że wygramy. A co dalej, to zobaczymy. Okej, ale nadzieja to jedno. Ale tak technicznie, co trzeba, nie wiem, poprawić, kogo zatrzymać w drużynie przeciwnej? No, to są wysoki poziom. Dwie drużyny są już na, to są czołowe drużyny w Polsce, więc myślę, że trzy mecze są, więc damy radę. Pamiętam mecz z Gatą. Też przegrywaliśmy 3-0. I wyszliśmy w drugą połowę. Rozklepaliśmy Gatę i wygraliśmy 9-5. I też mecz finałowy. Ja wierzę w ten zespół, że ten zespół podniesie się po tym. Po tym 3-0 i jak przegramy tutaj, to potrafimy w sensie podnieść się i w Lubawie możemy coś więcej wygrać. Not finish, not finish, come on! Dawaj, dawaj! Siedzenie w beczce z wodą. Ale po co to? Studzimy troszkę się przed kolejnymi spotkaniami. Piękno playoffów polega właśnie na tym, że jest dużo spotkań i niezwykle ważna jest regeneracja. Konstrakt Lubawa ma dzisiaj niezwykle ciekawy pomysł, jak o tę regenerację zadbać. A my właśnie widzimy się w tej miejscowości już niedługo, gdzie Rekord Bielsko-Biała powalczy o to, żeby odwrócić losy, no i zrobić swój krok w stronę mistrzostwa.